wszystkim, z tej strony Atakama, na waszych ekranach kolejny vlog ze stajni. Ze mną Antek. No dzisiaj jest gruby dzień, słuchajcie. Bo jak wiecie, mamy nowego konika. I uwaga, dzisiaj wsiadamy na niego. A tak. Także jeśli chcecie zobaczyć, jak to będzie wyglądało, mamy w ogóle mnóstwo rzeczy. Pająk! No jeśli chcecie zobaczyć, jak to będzie wyglądało, to oglądajcie, zostańcie do końca. Dobra, my już jesteśmy tak jakby na tej drodze, gdzie są konie. O, jest, widać go. Tak? Gdzie? Ja go nie widzę. Między brzozami. A, no jest, dobra. Bo konie stoją już tutaj, więc zawsze się nie musimy łazić. No nie wiem, przychodzimy ostatnio o takiej porze, że już nie trzeba chodzić i ich szukać. No właśnie, tego nie wiem. Tego jeszcze nie przemyślałam. Najpierw go złapmy. O, jest Dante. Gdzie? No jest, między wszystkimi. A, widzę Santo. Santo. Dobra. Idź, Heban. Nie wiem, czy... Kurde, ja... W sumie moglibyśmy ich puścić. Dobra, ja najpierw idę wyszukać tutaj. Wśród koni. Jest Danio! Cześć! Cześć, Santinio! Cześć! No, on w ogóle pierwszy raz w życiu widział osły wczoraj. A, to jest jego koleżanka ulubiona. Ojej, cześć, misiaczku! Cześć! Cześć! Dzień dobry! Dzień dobry! Santinio! Dziewczyno moja! Oj, nie chcesz buziaczków dzisiaj? Dobrze, a drapanko chcemy? Nie chcemy? To chcemy drapanko, no pewnie! A kto to się wpycha nam tutaj na zakochane drugie koniątko? Jezu, te twoje oczka, Tanio! Są dwa! Są dwa! Dante lubi buziaczki. Santa nie lubi. Santa lubi drapanko, a Dante lubi przytulanko. Ty to jesteś taki kochany przytulaczek. Nie. Antek ubiera kantar. A mnie tu podgryza. Tak? Podolinowy konik. Podolinowy konik. Śliczny taki. Taki śliczny. Kto mnie tu podgryza? Kto mnie tu podgryza? To też jest koleżanka Santinio, bo one jakby ostatnie doszły do stada. Nie, i teraz za sam kantar, a ja odgonię resztę, tylko go trzymaj za kantar, dobra? Nie uwierzycie. On dzisiaj zobaczył kucyki. Nie bardzo chce podejść. No chodź. Jezus Maria, kucyki. No nie mogę z niego. Kucyki są? O matko! O matko! Trzeba ogarnąć go teraz. Wyjada sobie sianko, będzie sobie czekał, aż go oporządzimy. Misiak! Dobra. Stoi chyba i się nagrywa. Tak. Co to za dokarmianie marchewkami? Nielegalne. Nielegalne. Ja wezmę sobie tą gładką szczotkę. Gładką? Nie wiem, to zobacz tam. Odżywkę miał wczoraj, więc chyba starczy. Gdzie jest tam? No tak. Łyżka do wyczyszczenia. No tak. No tak. Thank you.
możesz siadać. Nie no, jeździ. To jest twój czas. Ej, nie płacz, kochanie. Chyba, że ze szczęścia. No chyba tak. Dobra, ja naprawdę nie sądziłam, że jeszcze kiedykolwiek nagram wam vloga z ręki, jak siedzę na koniu. A ja zbieram kupę. Tak. Dziękuję, Antek. No, my już skończyliśmy, wstępujemy sobie. To jest niesamowity koń. Naprawdę, to jest tak niesamowicie dobrze zrobiony koń, że nie wiem, co mam wam powiedzieć. No naprawdę, on jest w nowym miejscu. Gdzieś tam coś się boi, coś tam szuka, ale zachowuje się totalnie wzorowo, naprawdę. Mimo, że się boi, gdzieś tam stara się skupić na tej pracy. Także super, ja też oddajam. No bo tak jak mówiłam wcześniej, ja nie jeździłam bardzo długo. No i gdzieś tam staram się wrócić. Także teraz będzie częściej vlogów. O, Hosiu, tak. Będzie częściej, dużo więcej vlogów z jazdy. Ja będę wam nagrywać jakieś tam nasze treningi. Nudzisz się, tak? Proszę? No, uważaj, bo bram... A nie, nie trzaśnie, dobra. Co to jest? Ogademet! Co to jest? Spokojnie. Spokojnie. Super koń. Co to takiego? Co to takiego? Nic się nie dzieje. Nie wiem, o co chodzi. Coś jest... No tutaj albo te... Antek, ile ty masz rzeczy? No, tak. Dobra, my już po jeździe. Antek tam rozmawia przez telefon i idzie założyć mu kantarek. Było mega. Super byłem, taki dzielny byłem, taki dzielny. Nawet się nie spociłem, powiedz. Co tam się stało? Odepnij to po prostu. No się właśnie, nie wiem. Do stada go od razu zaprowadzić. A nie, bo trzeba mu nogi ten schodzić. Trzeba stosować zalecenia. Tak jest. Matko jedyna. Co robisz, kochanie? Oblewam nóżki zimną wodą, tak jak są zalecenia. Lisiak, nie ta noga. Nie tą nogę cię oblewam. Dobra, słuchajcie, bo my będziemy dzisiaj robić te pudełka. Ja to porozstawiam wszystko, ale od razu chcę wam powiedzieć, że taki dokładny foodbook, co jedzą nasze konie, żeby wam pokazać w gramaturę i wszystko, to będziemy robić inny, osobny odcinek. Także dzisiaj wam tylko pokażę, że to robimy. I oczywiście jedzonko wszystkie, jakie mamy, to wszystkie są z Nuby. Więc tak, no mamy trochę tych pudełek, jeszcze dla Sullivana trzeba zrobić. Dla Sullivana w sumie nie mieliśmy, ale weźmiemy po trochu z tego, co mamy. Tak mniej więcej też mu damy, bo on naprawdę musi przytyć. Bo jeszcze na tych nagraniach, co ja dzisiaj widziałam, to po prostu wygląda jak chuda szkapa. Takie to są właśnie sportowe konie. Także no zadbamy na pewno o niego. Tutaj trochę jeszcze tego zostało. No będziemy próbowali i Santę utuczyć i... Sullivana. Jedyny koń, który nie potrzebuje utuczenia, to Dante.